Witajcie, z tej strony Kamil. W kolejnym moim filmiku mojego kanału z cyklu jak sobie ułatwić życie w domu. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobimy tunel foliowy. Co mnie zmotywowało, żeby taki tunel zrobić, to to, że chciałbym uprawiać pomidorki koktajlowe i troszeczkę warzywka dla siebie pod osłoną. Z tego powodu robimy tunelik, a zamarzył mi się wysoki, dlatego że odmianę, którą chciałbym tutaj sobie wysadzić. Ostrzegam, nie jestem rolnikiem, więc o rolnictwie nie będziemy rozmawiać. Sięga 3-4 metrów, więc zamarzył mi się tunel taki dosyć wysoki, ale oczywiście w moim stylu, czyli nie drogi, a dobry. Co nam do tego celu będzie potrzebne? Na pewno będzie nam potrzebny świderek. Ja Wam pokażę, ja mam tutaj świder o całkowitej długości. O, troszeczkę miareczka, chwilę. Ja mam świderek. Mierzymy tutaj do czpienia. Metrowy, no. Trzeba liczyć metr. Mój świderek jest metrowy. Jak będziecie mieli dłuższe, może i lepsze, głębiej wbijemy. Będzie nam potrzebne coś do wbijania rur. W moim przypadku jest to siekierka. Mam taką na wykończeniu, więc mogę ją nawet popsuć. Potrzebne nam będą rury. Można pojechać na pierwszy lepszy skład budowlany bądź z akcesoriami metalowymi. No, są rury zwykłe od słupków ogrodzeniowych. One są o średnicy 50 mm. 50, ścianka, jak będzie grubsza, to może nawet i lepiej. Będą nam potrzebne rury z tworzywa wodne, z tym, że to są rury bezatestowe, czyli bez możliwości przepuszczania w niej wody pitnej, a po prostu są tańsze i grubsze. I rury mamy, już Wam, a jest napisane, ale mam miarkę, to wolę Wam pokazać to na miarce. Rury mamy prawie 65 mm, a środek tej rury powinniśmy mieć 55. Zgadza się? No 50 i trochę, miarka tu zakrzywia. Tak więc do tej rury musi nam wejść nasz słupek, nasza rura metalowa. I teraz tak, tam gdzie chcemy mieć tunel, musimy sobie obliczyć wysokość i szerokość tego tunelu, jaki chcemy mieć. Ja już mam to powymierzane. Tak więc kopiemy, świdrujemy pierwszy otwór. Świdrujemy sobie pierwszy otworek. Ja go wyświdruję. Zrobimy następne wejście. Tak więc po wywierceniu już naszego pierwszego otworu pokażę Wam, co robimy dalej. Ja Wam powiem szczerze tak. Ja ogólnie całą pracę wykonałem dosłownie rok temu, tylko ze względu później na brak czasu i chęć zobaczenia, jak to będzie działać, żeby nie nagrywać Wam jakiś głupot. Tak jak powiedziałem, zrobiłem to rok temu, więc teraz chcę Wam tylko pokazać, jak to robić. Dlatego też otwory te powinny być takie minimum 70 cm głębokie. Tak jak powiedziałem, macie świdry dłuższe i macie ochotę, róbcie głębsze. Ale rurę musicie mieć na tyle wysoką, żeby ona nam tu wystawała minimum 50 cm. To znaczy, jak chcecie mieć głębiej, to wywiercie sobie głębsze, dajmy na metr dziurę. I wtedy te słupki muszą być 1,50 m. Zrobicie na 70, no to te słupki mogą być 1,20 m. Więc cała zasada jest taka, że minimum 50 cm musi ten słupek sobie wystawać,
A minimum 70 być w gruncie. Czym głębiej, praktycznie tym lepiej, tak? Ale o co tu chodzi? Teraz tak, ten słupeczek sobie ustawiamy. Najlepiej sobie go poziomicą poziomujemy i go wbijamy. Ja mówię, nie będę tego robił tak docelowo, ale pokażę Wam. I wbijamy sobie. Nie wbijamy go tak na żeby on stał na stałe. Tylko żeby po prostu był sztywny, a nie tam leżał na ściankach. Tak, następną rzeczą, którą musimy zrobić, to po wbiciu mamy tam na dole troszeczkę piasku, co nam uniemożliwi, żeby coś tam było. Tą stronę zalewamy rzadkim betonem po zewnątrz. Całkowicie rzadkim betonem. Staramy się tam jakimś patykiem czy prętem zwibrować ten beton, żeby on nam dotarł do samego końca. I w tej oto formie zostawiamy sobie takie rurki i stawiamy je średnio co 2 metry. Bynajmniej ja robię co 2 metry. Wiadomo, gęściej lepiej, od Was zależy. Ja uważam, że 2 metry będzie bynajmniej w moim tunelu jak najbardziej odpowiednie. Ok, teraz przechodzimy do naszych rur PCV, czy tam PCV one chyba są. Nieważne, nie chciałbym, żeby znowu hejterzy na YouTubie mnie tam ganiali, co to za rura. Nie wnikamy. Tak jak powiedziałem, nasze rury muszą być o długościach naszego tunelu. To znaczy, jaki tunel sobie tam wymierzycie, czy chcecie mieć go dwumetrowego szerokości, czy pięciometrowego. No mój akurat będzie miał 7 metrów, więc moje rury mają 11 metrów długości, tak? I teraz tak, musimy je zmierzyć całym łukiem od gruntu do gruntu drugiego słupka. Czyli cały ten łuk musi być o takiej długości rura, jaki tam chcemy tunel. Ja Wam teraz mówię na przykładzie tunelu 7 metrów na 12, który ja sobie robię. Więc tak jak powiedziałem, moje rury są 11-metrowe. 11-metrowa czarna rura. Teraz tak, będziemy potrzebowali stosunkowo do ilości pałąków, które zastosujemy w naszym tunelu, ilość łuków, tyle będziemy potrzebowali drutów zbrojeniowych 16. Ja Wam tu pokazuję druty 8, one służą całkiem do czegoś innego, tak? Ale musimy zakupić druty 16. One są w laskach 12-metrowych. Tak więc w moim przypadku, gdzie ja mam rury 11 metrów, 12 metrów pręt idzie mi w całości. Jeżeli Wy będziecie mieli 10 metrów, no to wiadomo, jeszcze dodajecie sobie głębokość wpuszczoną w ziemię naszych rurek, czyli tak jak tutaj powiedzmy 70 cm, to dodajcie sobie po 50 cm. Więc jeżeli macie cały pałąk na 10 metrów, to pręty musicie mieć 11-metrowe. Teraz tak, gdy to mamy zalane w całości, już tam wyschnięte, najlepiej zrobić to po 2 dniach, przekładamy nasz pręt przez rurę plastikową w taki sposób, by wychodził nam pręt z tej rury o tej długości, jaką mamy wewnątrz naszego otworu. Ja Wam teraz pokażę na przykładzie mojego tunelu. Tak jak powiedziałem, zrobiłem go w zeszłym roku i stoi, jest sztywny. Powiem Wam tak, mamy teraz przełom, no trochę mam bałaganu, ale jak to na nowej działce. Stoi, jest sztywny, nic się z nim nie dzieje. Robiłem go w lutym zeszłego roku, a teraz mamy kwiecień, koniec kwietnia, prawie maj. Nic się z nim nie wydarzyło. Tak więc to był też dobry test dla mnie, jak to będzie funkcjonować.
i czy jest sens go dalej robić, ale jak najbardziej jest sens. Tutaj śmiało mogę powiedzieć, ja mogę tymi tyczkami ruszać, więc one się nam nie załamują, są bardzo sztywne. Ja przyczepiałem na górę linkę, ciągnąłem za nie, nic się nie wygina, pręcz 16, więc tu Wam pokazuję to dla przykładu, a tak wygląda już mój tunel. Co musimy zrobić? W momencie, kiedy chcemy montować tyczki, tak jak powiedziałem, moje są 11-metrowe plus jeszcze grubo, jeszcze pręcz 16 w środku, więc trochę to było ciężkie. Ja się wspomagałem busem, kładłem sobie to na busa i nakładałem jedno po drugim. Ale tak, wlewamy do środka beton i wkładamy tą rurę wraz z prętem, czyli wchodzi pręt wychodzący z tej rury i nasuwamy plastikową końcówkę. Czyli efekt musi być taki. Tu po zabetonowaniu, ja może spróbuję to trochę unieść, ale coś czuję, że mi to już nie wyjdzie. Wlałem do środka tej naszej rury beton, włożyłem prętem i wycentrowałem, nałożyłem rurę. Tak samo zrobiłem z drugiej strony. Co nam to dało, że pręt zatopił się w betonie, w środku rurki, a rury nałożyłem. Zastanawiam się, czy nie będę ich jeszcze wzmacniał tutaj, przepuszczając przez rurę beton śruby jakieś, ale powiem Wam szczerze, że jak folia dojdzie, jeszcze będę ją obsypywał, to nie będzie niczym, co może nam jak to tutaj odfrunąć. Więc mój tunel, moje pałąki wyglądają sobie tak. Jest bardzo wysoki, 7 na 12 metrów, jak wspomniałem. I co? I robię po prostu go w tym momencie razem z Wami dalej. Tak więc jeżeli mamy już nałożone nasze pałąki na rury, na słupki, mamy wszystko gotowe, przystępujemy do zbrojenia naszego tunelu. Ja Wam powiem tak, ja mam tu taką inwestycję, miał to być garaż, ale niestety ze względów prawnych kazano mi go zburzyć. No troszeczkę przekombinowałem, nieważne. Mam tu bardzo dużo drzewa, które mam zamiar wykorzystać. Szkoda mi tego drzewa, więc będę robił na nim. A Wam polecam zakup takich oto, ojej, szaleństwo, takich oto kantóweczek. One u mnie kosztują złotówka za metr, tak więc 5 zł sztuka, to są 40 na 50, to są łaty. Takich łat musimy sobie kupić, żeby nam wystarczyło na obłożenie jednego boku góry i drugiego boku w celu łączenia poszczególnych przęseł ze sobą i usztywnienia całej naszej konstrukcji. Jak to będzie szło, będziemy robić. Zakupiłem trochę śrub, nakrętek, podkładek, ósemek z grzybkiem, tak żeby nam folii nie przecierały. No trochę kupiłem ich dużo za dużo, ale aż tyle nam nie będzie potrzebne. Są to śruby ósemki o długości 10, czyli 8 na 100. 8 na 100. Zależy mi, żeby ta śruba złapała naszą kantóweczkę plus naszą tyczkę od tunelu. Tak więc zaraz zabieram się do montowania i będziemy działać. Niestety musiałem pojechać zamienić śruby na 12-centymetrowe, ponieważ pierwotnie miałem wiercić w naszym drzewie i chować te śruby, ale zmieniłem zdanie, że wolę, żeby były jednak dłuższe i żeby te śruby były na zewnątrz. Może przyjdzie coś do tych końcówek kiedyś przymontować. Lepiej niech będą. Tak więc moje śrubki będą 12. Akurat. Zaczynam od nawiercenia pierwszej łaty na samym początku.
I bierzemy tą łatę już do naszego tunelu. Przewierciłem też i rurę. Stosuję wiertło 10. Jednocześnie, żeby tutaj śruba, będę się starał, żeby jak najbardziej mi się schowała. O, jest twarda rura, ona jej nie uszkodzi. Więc nawet jak mi przyjdzie troszeczkę ściągnąć to, więc będę się starał, żeby to jak najbardziej było. Na chwilę obecną nie muszę. Dobra, jedną sobie już zamontowałem. I teraz tak, mierzę odległość między tym słupkiem a tym, ponieważ ona jest bardzo ważna. I staram się przymontować tą łatę na tej samej wysokości. Wiadomo, to jest tunel, a nie dom, więc tutaj nie musimy jakoś tych wymiarów się mocno trzymać. No ale najlepiej, jakby to wszystko było w pionie i żeby ta konstrukcja była zwarta. Ja zabieram się do montażu, będę pokazywał, jak to idzie. Tak więc co, teraz mierzę sobie odległości między słupkami, dokładnie od środka słupka i szukam tej odległości tutaj. Ja już zamontowałem swoje sporniki po całości. Ten pierwszy spornik, jak montowałem, widzieliście. Te już domontowałem do końca. Jedne miałem dłuższe, drugie krótsze. Wy jak będziecie mieli 5-metrowe, to starczy Wam jedna łata na dwa przęsełka. No u mnie, tak jak powiedziałem, robię to z odpadów, więc wygląda to tak. Słuchajcie, kompletnie w ogóle nie zależy mi na wyglądzie tego. To ma być sztywne, to ma działać. Robię to mniej więcej na 1,50 m. Nie bawię się. Ktoś jak chce, może się pobawić, ale nie bawię się, żadne poziomice i tak dalej. W ogóle mnie takie rzeczy nie bawią. No i co? Jak już jedną stronę mam zrobioną, też możemy zobaczyć, to już zaczyna nam tutaj robić się dość mocno sztywne. Śruby skręcam do lekkiego nagięcia rury. Lekko, naprawdę, żeby lekko się nagięły, bo ja wiem, że jak przyjdą gorące upały, ta rura może delikatnie zmięknąć, ale ta akurat nie zmięknie w taki sposób, żeby coś tu się wydarzyło. Ej co? I robię drugą stronę. Tutaj za każdym razem mierzyłem odstęp dołu, bo tu 1 cm jest ważny, bo na końcu może Wam 10 cm się położyć. Mierzyłem jeden odstęp tutaj. Zawsze przymontowałem sobie pierwszą. Mierzyłem drugą. I tak za każdym razem. Wszystkie odstępy na dole mam tak samo przykręcone na górze. Na wysokości mniej więcej 1,5 m. Ok, mam już zakręconą drugą część swojego tunelu. Wygląda to teraz już tak. Więc jest już to wszystko wzmocnione. Widać, że nawet te pałąki już w miarę równo sobie wszystkie stoją. Fajnie. No i teraz co najgorsze, to muszę iść po drabinę i muszę złączyć górę. Co prawda sam mam pewne dygersje, a może awersje, żeby to dzisiaj robić, bo przyjechał znajomy, jeszcze parę piwek wypiłem. No ale idę, będziemy sobie działać. Jedziemy teraz górą. Tak samo, mierzymy odstęp między jednym a drugim i na górze zachowujemy taki właśnie odstęp. Słuchajcie, jak wiecie z moich innych filmików, wszystkie rzeczy wykonuję sobie sam, więc nie ukrywam, poszedłem sobie troszeczkę na łatwiznę, bo ciężko mi było łaty montować na górze. Wy jak macie kogoś, to może Wam pomóc. Ja sobie znalazłem bardzo cienkie deski, no i zostało mi ostatnie przesełko do zamontowania. I jeszcze muszę z drugiej strony zrobić dokładnie to samo, żeby połączyć to, bo chciałbym zamontować później deszczownicę, z której woda będzie sobie sama zraszała nasze warzywka. No tak więc działam dalej i będę Wam pokazywał. No dobra, słuchajcie, udało mi się zmęczyć drugą część. Powiem Wam, że już tunelik się zrobił bardzo sztywniutki. Bardzo fajnie. I co? Postanowiłem, że spróbuję jeszcze dzisiaj folię naciągnąć. Zabezpieczę ją na razie pustakami. I jutro będziemy walczyć sobie dalej. Jest już godzina 18. Trochę mi się z tym zaszło. Ale warto.
Dobra, biorę się za folię. Zakupiłem na aukcji folię. To jest folia UV5, pięciosezonowa. Ona ma 12, ponieważ mój tunel ma 11 łuk. 12 metrów szerokości na 23 aż. Więc mam nadzieję, że mi starczy na to wszystko. I co? Biorę się za jej rozpakowywanie. Kupiłem ją na aukcji, dałem za nią 300 zł. Dużo i niedużo, ale wszyscy tutaj w okolicy, co troszeczkę na rolnictwie się znają, mówią, że ona zazwyczaj dłużej niż 5 lat wytrzymuje. No więc zobaczymy. No dobra, rozwinąłem sobie swoją folię na całej długości. I teraz tak, na samym środku tunelu kawałek łaty położyłem sobie na początku folii i chcę ją tak zawinąć. Raz, dwa, trzy. Może cztery, bo widzę, że jest zakładka i tu poskręcam tą łatę wkrętami. Do końcówki przykręciłem sobie linę, którą zaraz spróbuję się wdrapać tam na górę i będę próbował ciągnąć tą folię. Stojąc na drabinie, wciągnąłem sobie tą deseczkę tam na górę, linkę zahaczyłem linką tutaj. Teraz muszę troszeczkę porozciągać tą folię przed dalszym jej wciąganiem na górę, poukładać, żeby nie było ciężko. A dobra, udało mi się folię naciągnąć. Mój tunel troszeczkę się skrzywił, ale jadę teraz do sklepu, kupię linki, kotwy i będę go zahaczał i naprężał. Naprężę go na obie strony. I teraz tak, bardzo mi się podoba, tak jak rozmawiałem ze znanym mi rolnikiem, że on się tutaj lekko buja. Jak najbardziej to w niczym nie przeszkadza, wręcz pomaga. Tak jak się dowiedziałem, lepiej żeby tunel współpracował z wiatrem, niż miałby być tak sztywny, żeby się mu opierał, bo wtedy jest możliwość zerwania, a tak to niech się kołysze razem z wiatrem. Ja tylko na linkach go teraz zamocuję, a i wygląda to sobie na razie tak. Odwiedziłem sobie pewną sieciówkę budowlaną, zakupiłem sobie cztery takie kotwy, dwie już wkręciłem. To są kotwy sadownicze. Mówię, w dużym markecie byłem, nie będę reklamował jaki, ale każdy wie, o co chodzi. Trochę je tutaj przespawałem, żeby to oczko było zamknięte. Tak, dla jakiejś tam swojej satysfakcji. Mimo, że to w niczym nie przeszkadza. No i kotwę sobie po prostu wbijamy. No się fajnie świdruje. Tak jak nasz świderek. Ona sobie wchodzi w ziemię. Staram się te kotwy na wzdłuż tych pałąków, które montowałem, ustawiać. Nie jakoś tutaj z boku, tylko na wzdłuż. Biorę sobie wiertełko i sobie ją ładnie wkręcam. Gdy już kotwę mam wkręconą, biorę teraz taki napinacz. To jest bardzo mądry wynalazek. No, kosztuje 3 zł. To jest napinacz drutu do siatki. Fachowo on się tak nazywa. No i co? Biorę śrubę, zakładam na nią podkładkę. Przerzucam przez ten napinacz. Przerzucam przez kotwę. Małą podkładkę, która może się wgiąć albo nie. Duża podkładka. No i to wszystko skręcam. No i to będzie nam w ten sposób funkcjonowało. Ja to sobie poskręcam teraz. Ok, ja mam teraz taką starą rurkę FI8. Ona się nazywa rurka precyzyjna. Ją można w markecie kupić, może z 5 zł kosztuje. Ja ją teraz sobie potnę na 4 równe kawałeczki.
po to, że będę chciał przekładać przez nasze plastikowe łuki w tunelu, przez którą przepuścimy linkę. Lineczkę kupiłem, trójeczkę. Tak więc tnę i zakładamy. Ok, następną rzeczą, jaką chcę zrobić, to te nasze rureczki, które sobie tak pociąłem na takie kawałeczki, będę wstawiał w samych rogach tunelu. Tam. Idę na drabinę, może się uda to pokazać. Niestety pewna wysokość jest. No ale może coś. No dobra. Spadła mi wkrętarka. Ale pokażę wam o co chodzi. Te rurki wiercam tutaj. I wychodzą one na zewnątrz. W taki sposób. O, wychodzą one na zewnątrz i końcówkę zakrzywiam. Przez nią przepuszczę linkę. Następnie tutaj pod kątem wywiercam, żeby linka sobie szła dalej. Jak to zrobię, nagram i pokażę wam, jak to będzie wyglądało. Ok, tak więc przewierciłem się przez deskę pod kątem, przez nasz pałąk od tunelu, przebiłem rurkę, przebiłem ją przez folię. Jak widzicie, zakrzywiłem końcówkę wystającą na zewnątrz w dół, żeby linka sobie naprężała tam. Teraz muszę przestawić drabinę i będziemy montować. Zamontowaną linkę przerzuciłem na drugie przęsło, przewlekłem ją raz, drugi raz cofnąłem i końcówkę złączyłem z tą linką takim oto cybancikiem. Bardzo mocno skręciłem i idę teraz na zewnątrz naciągać linkę do naszej kotwy. Jedną stronę już naciągnąłem, więc zobaczcie sobie. Nie wiem, czy będzie widać. Wygląda to tak. Ale dobra, idziemy sobie teraz na zewnątrz. Powiem wam, że strasznie gorąco się robi w tym tunelu. Tak jakby coraz mniej powietrza. Ale nic dziwnego. O, chodzi nam o efekt, żeby nasza rurka wychodziła w ten sposób z tunelu, nie kalecząc za bardzo tej folii. Co prawda jeszcze taśmą to owinę, całe skaleczenie. Wyciągam tą linkę w całości, żeby naprężyć tam. Ok, super. No dobra, teraz ta końcówkę tej linki przekładam sobie przez oczko. Jedno, drugie. Ok. Muszę spróbować to przeciągnąć w całości. Dobra. I ponownie końcówkę przekładam z powrotem przez to oczko. I wyciągam. Fajnie. Dobra, ponieważ teraz nie ma możliwości filmowania i pokazania wam, ale będę naciągał w ten oto sposób swoją linkę. Dobra, ja muszę pierw ręcznie ją tutaj naciągnąć, naprężyć, a następnie dwoma rękoma muszę to skręcić. Tak już wygląda napięta moja linka. Góra już się troszeczkę wygięła. Chodzi o ten nasz pręcik, który właśnie zabezpiecza jednocześnie nasz pałąk. No i druga strona też. Więc jeżeli chodzi o tunel, patrzyłem, już mi się wyrównał. Jeszcze muszę zrobić tylko z drugiej strony. No i zabieram się za pasowanie już tej folii, tak prawie że na stałe.
Słuchajcie, przyszła do mnie pogoda. Straszny wiatr, straszny deszcz. Wszystko mokro. Tak więc mój tunel przeszedł pierwszy test, mimo że jeszcze nie był do końca skończony. Dlatego nie miałem czasu za bardzo nagrywać. Musiałem szybko kończyć. W strasznym wietrze. A niestety robiąc samemu tunel, bez większej pomocy nie obeszło się bez jakichś tam strat. To znaczy w tych miejscach, gdzie napiąłem linki, folia mi się troszeczkę porozrywała. No ale są specjalne taśmy klejące, którymi będę to łatał. Na szczęście to są tylko takie, można powiedzieć, małe dziurki. Ale tak, przy samym spodzie folii ponakręcałem deski. Co druga, trzecia. Tutaj jeszcze sobie uzupełnię naokoło. W miejscu naszych łat podokręcałem sobie też deski. Zabezpieczyłem tą folię. I teraz tak. Pewnie jak większość Was by chciało wykonać wejście na głównym, można powiedzieć, że froncie tunelu. No ja akurat nie uważam, że nie ma takiej potrzeby. Robię sobie tutaj takie wejście. Do deski, która trzyma nam spód i do deski, która trzyma nam górę. Przykręciłem deski po długości, od góry do dołu. Tak samo zrobiłem to od środka. Idę do środka, pokażę Wam. Mamy deski przykręcone do tamtej zewnętrznej od środka. Też one tutaj się nam będą trzymać. Tak więc zaraz sobie rozetnę tylko po środku folię, wywinę na jedną deskę, na drugą i zbuduję sobie coś ale drzwi. No tak wygląda tunel od środka. No, niestety wymaga jeszcze jakieś tam kosmetyki. Ja tutaj na ziemi miałem takie worki po dawnej jakiejś tam uprawie, które na zimę położyłem. Dzisiaj mam pewność, że ta trawa mi nie zarosła jakimś tam czymś. I te wszystkie worki obrzuciłem tutaj, ale tak samo można zrobić to obsypując ziemią z jednej, z drugiej strony. Tutaj takie elementy tej krzywej folii, to jeszcze sobie ponaciągam, to już każdy indywidualnie może sobie tunel dopieścić. Ja tutaj mam jeszcze takie troszeczkę pracy, ale już typowo kosmetycznej. Na pewno zrobię te drzwi. Zobaczmy, gdzie mamy nożyczki. Gdzieś one tu mi leżały. O, są. Jeżeli chodzi o drzwi, to wystarczy mi tylko je rozciąć, powywijać, podokręcać. Coś takiego. Nie będę tego na razie robił do końca. Do samego dołu i tutaj ja będę miał swoje wejście zrobione w bardzo prosty sposób, mniej więcej na wysokości głowy. Ja potrzebuję tylko taczką wejść. Na pewno muszę jeszcze ponaciągać gdzie nie, gdzie popoprawiać, więc suma sumaru, tunelik mamy zrobiony. Uwierzcie mi, naprawdę ciężki wiatr był, więc mam go nawet przetestowanego już. Nic się nie dzieje, fajnie on pracował sobie z wiatrem. Więc jest naprawdę ok. Będę się zabierał tylko za robienie już teraz grządek podwyższanych, za jakieś tam flance, siewy. Więc dużo takiej zabawy jest. Tylko i wyłącznie już teraz z sianiem. Suma sumaru, dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam do subskrypcji. Dzwoneczek, będziecie wiedzieli o nowych moich filmikach. Dużo pomysłów mam, dużo będę Wam ich prezentował. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, jak ja w późniejszym czasie ten tunel będę uprawiał, piszcie w komentarzach poniżej, będę Wam pokazywał. Na pewno tu dużo rzeczy będę robił na zasadzie hydroponiki. Bardzo mi się podoba kanał Kogucia Łączka. Mała reklama, ale zapraszam. Tam dowiecie się, jak zajmować się hydroponiką.
Bardzo fajna rzecz. Zdrowa, ekologiczna, tania. Tak więc ten kanał jak najbardziej mogę polecić. Tam robią dobrą robotę. I też na wzór tego kanału będę starał się od nich tam troszeczkę uczyć i tą swoją uprawą się zająć. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnym filmie.